Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie, druga część wywiadu z Markiem. O czym dzisiaj opowiem? Opowiem dzisiaj trochę o budowie auta i troszkę też o moim życiu związanym z driftingiem. Zapraszamy do oglądania. Tą część poświęcimy Twojej karierze, o Twojej jeździe i o tym, jak radzisz sobie w zawodach i jak te zawody przebiegają. Więc może zacznijmy od tego, w jakich ligach do tej pory startowałeś i w jakich aktualnie startujesz. Wiesz co, zaczęło się w sumie od Drift Open. Później pojawiło się po drodze, to nie, że po prostu przestałem jeździć w jednej, poszedłem do drugiej. Po prostu jeździłem w Drift Open, w międzyczasie było jeszcze Drift Trophy. To w sumie jeździłem i tu, i tu. No i ostatnimi czasami, 2-3 lata temu, pojawiło się jeszcze Drift Battle. I w tym sobie, jak mi pasuje terminowo, że tak powiem, i jakoś tam finansowo, że tam, o dobra, mogę sobie pozwolić, no to wtedy też tam do nich jadę, bo tam jest naprawdę spokojna atmosfera. Doszedłeś do momentu, kiedy jeździsz w jakichś profesjonalnych już ligach, czy to ligach amatorskich, czy profesjonalnych. Jak to się zrodziło w ogóle, że z takiej właśnie zajawki, hobby wyszaleć się, poszedłeś w kierunku, żeby uczestniczyć w zawodach? Zaczęło się to od tego, jak już miałem auto, powiedzmy, tak zrobione, że się przestało psuć, właśnie z sześciocylindrowym rzędowym silnikiem, 2,5. Poznałem przez moją znajomą Szymona Sobieraja, który jeździł wtedy Nissanem 350Z. Ja pojechałem, w sumie było to tak, że znajoma do mnie zadzwoniła, ej, bo on jest na zawodach, na torze Krzywa chyba to było. Jest taki, mój znajomy pojechał tam na zawody i jak chcecie, to macie do niej przyjechać, zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. I to było pierwsze moje spotkanie faktycznie z ligą driftingową i to było akurat Drift Open, nie? Z czego się w sumie na dzień dzisiejszy bardzo cieszę. Pojechałem do niego, w sumie gadaliśmy przez cały ten dzień, tak jakbyśmy się całe życie już znali. No i nie pamiętam, czy to było w dniu, czy później już na telefonie, jak wisieliśmy, bo dosyć często na telefonie tam o driftach gadaliśmy. I właśnie on mówi, wiesz co, raz, bo na lotnisku w Konkolewie ktoś organizuje takie tam mini zawody, przyjedź, bo przecież masz jakieś tam auto, którym coś tam się ślizgasz, przyjedź, polatasz sobie, zobaczysz, jak to jest. No i w sumie tak się zaczęło, że pojechałem i tam w sumie pierwszy raz w życiu na prostej, powiedzmy, rozpędzałem się do tych 80 na godzinę, gdzie tam troszkę przehamowywałem, bo mi strach nie pozwalał po prostu. Jakoś tam to inicjowałem, ten poślizg i starałem się po prostu całą tą sekwencję zakrętów przejechać. Nie? No i po tym, jak zabiłem później sprzęgło, w następnym dniu, właśnie Szymon mnie namówił, ej, weź ten samochód, tak przygotuj na następny sezon i jedź na zawody. No i w sumie od tego się zaczęło, że w sumie w pół roku samochód przebudowałem do takiego, żeby startować w zawodach, nie? I tak to się w sumie zaczęło, starty w zawodach. Okej, okay, i od którego roku startujesz typowo w zawodach? Jak dobrze pamiętam, od 17. No to już trochę czasu jeździsz. No troszkę już tej benzyny i opon minęło, no. To czyli czas liczy się w benzynie, wypalonej benzynie i zużytych oponach. No, w pewnym sensie, chociaż nigdy nie liczyłem tak faktycznie, ile tego zeszło. A chciałem to pytanie zadać, ale no to już nie będę zadawał. Wiesz co, wolę się nie zagłębiać, że tak powiem, może w koszty tego, bo po co sobie co dzień. Okej, okay. No i co, no i głównie jesteś uczestnikiem Drift Open. Głównie Drift Open, to tak od Drift Open się zaczęło i w sumie atmosfera tam na tyle jest naprawdę fajna, że tam zostałem, organizatorzy są mega spoko. Jak się po prostu nie odwala jakichś dziwnych numerów, to naprawdę jest fajnie. No to dobra, czyli w takich ligach występujesz, w takich ligach bierzesz udział. Powiedz mi teraz, w tych ligach, w których właśnie do tej pory jeździłeś lub jeździsz, jakie były Twoje największe osiągnięcia? Czy to będzie liga amatorska, czy to już taka bardziej profesjonalna? Wiesz co, w Drift Open najwyżej, gdzie zaszedłem, to tak jak Ci mówiłem, w kwalifikacjach miałem 7 lub 9 miejsce. To tam te początki były. A najwyżej w top 32 to doszedłem do top 8 i jechałem wtedy z Sebastianem Szymańskim. I w sumie mój błąd, bo trochę par do końca nie ogarniam. Jak za szybko po prostu do auta się zbliżasz, no to strach trochę ci głowę niszczy. I faktycznie tam też tak było, bo mogłem ładnie dojechać do niego i się trzymać blisko, ale strach mi nie pozwoli, bo był moment, że bardzo szybko zacząłem do niego dojeżdżać, no i przehamowałem ją w tym momencie, że tak powiem, mi odjechał, no bo też miał więcej mocy i już nie było szans na nawiązanie walki po prostu.
prostu, nie? No okej. No i to w sumie to jest największe, że tak powiem, osiągnięcie. Nie? A w tych ligach, nie nazwę ich niższych, tylko tych bardziej amatorskich, właśnie między innymi Drift Battle czy Drift Trophy? Jest to Drift Battle chyba też były w top 8. No deszczu jeszcze, to nie było wtedy łatwo. A Drift Trophy był w klasyfikacji E30. Dostałem puchar za cały sezon, bo miałem więcej punktów. Tak to nazwijmy. Aha, czyli tam była po prostu klasyfikacja. Tak, to była klasyfikacja, dokładnie. Nie było tak, że same E30 ze sobą się ścigały, tylko to była taka dodatkowa klasyfikacja, bo było naprawdę dużo zawodników E30 startujących i... Okej, jesteś czynnym uczestnikiem różnego typu zawodów, więc jadąc na takie zawody, musisz też odpowiednio się przygotować. I moje pytanie, jak wyglądają takie przygotowania? Wiesz co, przygotowanie to zazwyczaj, ale to chyba nie tylko u mnie, tak jest tak trochę na wariant. 2-3 dni przed zawodami, kurde, chyba trzeba zacząć się szykować. No więc... Dobrze, że, przepraszam, że ci przerwę, dobrze, nie jest tak. Za 2-3 dni zawody? Jakie zawody? Jedziemy na zawody. Nie jest tak? Nie, na szczęście tak nie jest, ale wiesz, 2-3 dni, ale to też wydaje mi się, że wynika to też z tego, na jakim poziomie życia jesteśmy. Bo wiesz, praca jest jakby nie patrzeć w naszym kraju najważniejsza. I czas czegoś żyć. A drifty to jest taki dodatek i dlatego może też u mnie podejrzewam, że u wielu ludzi jest tak, że na ostatnią chwilę jest wszystko szykowane. Nie? Koła są tam gdzieś tam u kogoś zrobione w miarę powiedzmy szybko, nie? Ale tam przegląd auta zazwyczaj jest 2-3 dni przed zawodami. Jak się coś znajdzie, że jest problem, no to wtedy jest krótka i szybka rozpina. Naprawiamy, czy jedziemy i się zastanawiamy, czy się poddamy. No, no i teraz tak ostatnio miałem w sumie zwał napędowy, bo zaczął się skręcać. Nie? Drugi raz w tym sezonie, więc chyba czas na jego wymianę i zrobienie jest czegoś po prostu mocniejszego. Nie? Czyli generalnie przed zawodami szybki przegląd, po zawodach robisz przegląd, czy zostawiasz auto? Nie, po zawodach auto zostaje albo na lawecie, albo stoi gdzieś u kogoś, że tak powiem, schowane i czeka po prostu, aż przyjdzie gdzieś coś do głowy, kurde, może by przegląd zrobić samochodu. Czyli, i tak zazwyczaj jest, nie? Czyli potrzebujesz troszeczkę więcej czasu, ale doba jest troszeczkę za krótka moim zdaniem. Pewnie no, twoim zdaniem też. No, żebyś wiedział, nie? I przypomnij sobie, jeśli możesz, najciekawsze sytuacje, które cię spotkały, jeśli chodzi o sytuacje takie humorystyczne i sytuacje takie awaryjne, tak? Że zepsuło ci się auto lub miałeś jakąś ustępę, która na przykład zdyskwalifikowała cię z zawodów. Co, jeśli chodzi o awarię, to akurat jedną sytuację taką miałem na Drift Trophy krótko po tym, jak kompresor założyliśmy. Pojechałem na te zawody, wiadomo, pojeździć sobie. Z świeżo zrobionym autem w pewnym sensie, no i na drugim czy trzecim przejeździe pękła podstawa koła pasowego. Spadły paski, auto się zagotowało i w ogóle zaczęło dźwięczyć. Poskładaliśmy to, no auto nie do odpalenia, nie? No pierwsza diagnoza. No skończył się silnik, dostał doładowanie, wycisnęliśmy moc, skończył się silnik. Nie? No ogólnie załamka i chyba to nie, akurat nie jest w tym nic dziwnego, bo wsadzone ciężkie pieniądze, masa pracy prawie że po nocach. Sąsiedzi czasami też nie spali, bo około 11:30 w nocy się testy robiło, się odpalało silnik, więc było głośno. I pewnie bez wydechu. Nie, wiesz co, wydech był, ale wydech jest na tyle fajny, że wiem to, kilometr dalej było mnie słychać w domu, więc wydech jest fajnie zrobiony. Nie jest to uciążliwe, brzmi ładnie po prostu. No, także sąsiedzi lekko nie mieli z nami i wiesz, no ciężko było, to był też trening przed kwalifikacjami, no coś się stało, auto wtedy naprawiliśmy na miejscu, masę ludzi, że tak powiem, trzeba było gdzieś tam poprosić o jakąś pomoc w załatwieniu części tam w Toruniu na miejscu, udało się, poskładaliśmy, no ale się okazało, że auto nie da się odpalić, nie? Bo coś grzechotało w silniku, nic dobrego to nie wynikało. Nie wróżyło. No, tym bardziej, że to brzmiało, jakbyś po prostu śruby nasypał do cylindra i próbował to robić. Nie? No, więc ogólnie dramat był, ale później się okazało, że przestawił się nie wiadomo jak, przeskoczył łańcuch rozrządu o jeden ząbek i dlatego taki problem był. Brat z kuzynem to naprawili, ogarnęli i powiedzmy, że no, w sumie było w pewnym sensie dobrze. Nie? Później na Kielce pojechaliśmy.
to się okazało, że podstawy rolek napinających pasek do kompresora były pogięte prawdopodobnie i zrzucało paski, cięło je, a to się gotowało, no po prostu był dramat, nie? No, ale po tej rundzie jakoś tak wtedy naprawdę, wiesz co, chyba były wymienione te podstawy tych rolek i problem w sumie zniknął, nie? I to w sumie takie najcięższe usterki były, oprócz tego raz tego sprzęgła, które się skończyło w przejeździe w parach. A tak ogólnie staram się tak auto robić, żeby po prostu nie było usterek. Gdzieś tam jakieś drobne rzeczy wychodzą, ale też tam zjeżdżam do parku maszyn na 5 minut, 10, w sumie prawie tyle, co trwa zmiana kół i wyjeżdżam już z powrotem, nie? Czy co, jakiś, nie wiem, pęknięty przewód, jakaś opaska? Takie tam dosłownie pierdoły, czy tam na przykład pękł przewód hamulcowy przy hydraulicznym ręcznym. Takie naprawdę pierdoły, które dało się, że tak powiem, na miejscu usunąć. Nie było, w sumie chyba nie było tak, żebym faktycznie nie wystartował w zawodach, nie? Czyli znaczy, nie zawsze nie. Jak jeździsz na zawody, to zawsze na nich startuj. Zawsze startem, dokładnie. W tym roku było to na Kielcach, na Green Hell. Zawodnik, z którym miałem jechać chyba w top 16, to był, nie pamiętam jak on się nazywał, przyszedł mi się zapytać, na jakich oponach jeżdżę, bo komentator powiedział, że jeżdżę na oponach z rzeki, nie? I czy to prawda? No i zobacz, no ja nie mam nowych opon, to są tak zwane śmietniki, ciśnienie spuszczone, żeby coś tam kleiła opona i tyle, nie? On autem prawie raz mocniejszym ode mnie. Także i trzy razy droższy. No, także to było dla mnie naprawdę śmieszna i jednocześnie fajna sytuacja, bo jednocześnie było widać taki respekt do mnie, że no, jeździsz słabszym autem, widać, że to jest, no, powiedzmy słabsze auto od tego, co że on posiadał. Po prostu od reszty. Dokładnie. Dokładnie. A i tak cię nie zlekceważył. Dokładnie. Że i tak trenował jak do mistrza świata, tak? Dokładnie. Że podszedł tak jak do mistrza świata. Dokładnie. Ja nie to dobra, jest, odjedziemy go i tak. No właśnie, nie? Także to akurat miło wspominam, bo w jakimś stopniu moje morale podniosło, nie? I wygrałeś? Wiesz co, nie, przegrałem przez mój błąd i no, trochę też brak mocy, bo tor zaczął przesychać i ostatni, że tak powiem, podjazd pod górkę, no niestety nie możesz się zastanowić, mając mało mocy, czujesz, że silnik zaczyna, jak to się mówi, kisnąć, czyli traci obroty. Za późno zdecydowałem się na zrzucenie biegu z trójki na dwójkę i niestety bardzo mocno prędkość spadła. Jak już zbiłem na dwa, to już niestety zdążył mnie na tyle dojechać, że po prostu dla niego była przewaga. Nie? To był po prostu mój błąd, bo się zastanowiłem. Miałem od razu po prostu, jak automat, po prostu zbić bieg i bym pojechał dalej, a tu po prostu było widać, że to auto bardzo mocno zwolniło i on mnie w tym momencie dogonił. Ale wiedziałeś o tym, że w którym momencie masz zmienić ten bieg, ale... Nie do końca właśnie, bo tor zaczął przesychać. Aha, bo to było krótko po deszczu i tor zaczął przesychać i wcześniej, jak z nim jechałem parę, to było, powiedzmy, mokro na tyle, że spokojnie tym trzecim biegiem wjechałem i za nim i było spoko, a jak on mnie gonił, to przez tą chwilę właśnie ten podjazd pod górkę tak przesnął, albo w takim miejscu toru się znalazłem, że niestety tylne koła złapały tyle trakcji, że samochód silnik po prostu zaczął lubić jakby obroty, nie? I zaczął po prostu gasnąć jakby w pewnym sensie, nie? No okay. I za późno po prostu tą redukcję zrobiłem, żeby utrzymać tą prędkość. Jakie masz cele na najbliższy sezon, nadchodzące zawody? Wiesz co, na pewno podnieść moc. I teraz ale kwestia... bardziej chodzi mi o to... Wiem, mówisz o same zawody pewnie. Tak. Wiem. No muszę zacząć od, jakby nie patrzeć, podniesienia mocy, bo z tą mocą nie mam po co jechać. Tak naprawdę. Chcesz być konkurencyjny i widzisz, że ludzie też podnoszą sobie poprzeczkę. Nie? Bardziej chodzi o to, że już muszę, bo te 400 koni to niestety to już jest za dużo, za mało. I chociaż nie wiem, jakie bym miał umiejętności i opony, to wydaje mi się, że to już mało jest. Muszę pierwsze to właśnie podnieść moc, a później zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale na pewno starty w Drift Open i jak się uda, to w Drift Battle też bym chciał wystartować, nie? A wszystko zależy tak naprawdę od sponsora. Jeśli będzie sponsor, o którym myślę, jeśli to faktycznie się uda, to jadę faktycznie cały sezon. Jeśli się nie uda, to zastanawiam się, czy sobie po prostu nie odpuścić i wtedy na spokojnie zrobić auto, może nawet wymienić silnik na inny, bo też się taka opcja, powiedzmy, pojawiła i zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ja się tu zwrócę do widzów, jeśli jest ktoś, osoba lub firma, która zechciałaby wesprzeć tutaj Marka w jego startach, no to macie link w opisie. Zapraszam. Możecie napisać. Na pewno może nawiąże się jakaś współpraca.
tutaj skorzystamy z tego, że nagrywamy. Czy chciałbyś komuś w tej części podziękować? Wiesz co, na pewno bratu za pomoc w budowie. Szkoda, że nie jeździ ze mną. Może się uda kiedyś go namówić, że wróci do teamu. Na pewno jemu, bo auto raczej nie wyglądałoby tak jak teraz. Nie wiem, czy kompresor by był, bo no nie czarujmy się, wyrysować w programie komputerowym podstawę pod kompresor czy pod rolki, no ja nie mam pojęcia o tym, a on to jednak zrobił. Elektrykę też mi przygotował, że tak powiem, pod EcoMastera. No dużo rzeczy, jakby nie patrzeć. Zrobił zawieszenie z tyłu, to jest też jego robota. Z przodu tak zwane skręty, no tam też trochę podubał, że to tak jedzie, a nie inaczej. Nie? Więc akurat jeśli chodzi o podziękowania, to na pewno jemu, bo zrobił kawał dużej, zajebistej wręcz roboty w tym samochodzie. Nie? Gdyby nie on, no nie wyglądałoby tak jak teraz po prostu. No też byś nie jeździł może tak jak teraz, bo no pewnie, może nie miałbyś czym tak jeździć, tak? Nie miałbym czym i pewnie w którymś momencie, że tak powiem, kariery, że tak powiem, pewnie bym sobie dał spokój. Aha, no czyli byś sobie ewentualnie zostawił może auto, a dobra, tak, sobie pojeżdżę turystycznie, ale... Tak, gdzieś tam na lotniska jakieś treningi, czy jakieś mniejsze ligi po prostu. Speed Racing w ubiegłym roku pozwolił mi w sumie startować, bo był plan, żeby odpuścić. Peterem są garaż, grzebiemy sobie, jak mamy jakąś wolną chwilę, jakieś przeglądy auta czy coś i kolega ze mną jeździ na zawody. Firmie Sigma bym chciał podziękować za smarowanie, bo w sumie to od nich mam olej do silnika Motula 300V Competition, który no ten silnik naprawdę miał momentami ciężko, zwłaszcza na rundach w Koszalinie, gdzie tam są temperatury co najmniej 30-33 stopnie w cieniu. Więc wyobraź sobie, co jest w aucie czy pod maską, a nigdy tak naprawdę olej chyba nie osiągnął 100 stopni, więc tak naprawdę jeśli chodzi o olej, to jest mistrzostwo świata. Więc firmie Sigma z Kostrzyna chciałbym za to podziękować. No i jeszcze ekipie od tarczy hamulcowej Grottinger bym chciał podziękować za naprawdę bardzo dobre hamulce, nie? Które dostałem od nich. No dobra, okej. My dołączamy się oczywiście tutaj do pozdrowień i podziękowań. A Tobie bardzo dziękuję za udzielony wywiad. Dzięki. Trzymajcie się. Dobrze, moi drodzy. Na tym etapie zakończymy rozmowę z Markiem. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się paru ciekawych rzeczy z życia Marka, z życia drifterskiego, można powiedzieć. I pamiętajcie o subskrypcji kanału. Zapraszamy na nasze media społecznościowe. Linki zarówno do moich stron, jak i do fanpage'ów Marka znajdziecie w opisie tego filmu. Ja Ci bardzo dziękuję, ja że zgodziłeś wystąpić. Pozdrawiam wszystkich. No i jak najwięcej kontów, tak? Do zobaczenia. Cześć. Cześć.